Dobra, także siemano, ja jestem Error. Mam nową kominiarkę, tylko to chciałem powiedzieć na wstępie. No i dzisiaj gramy w mapę od widza. Jest to mapa horror. Żeby było klimatycznie, to zgaszę światło. O i kurwa, widzimy się po magicznym cięciu. No, także kurwa, już jestem. Jak widzicie, jest klimatycznie i zajebistycznie. Przygotowałem sobie tej świece. O kurwa. Ho, 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 ho. Także kurwa, przechodzimy do Minecrafta i napierdalamy w tą zajebistą kurwa gdy. Także, naura. Dobra, także witam was w mapce Minecraft. Także jest to mapka zrobiona przez... No, także nie sugerujcie się tym, że to jest wersja mapy demo. Ponieważ to nie jest demo, tylko jest po prostu ukończona, ale twórca zapomniał usunąć tej tabliczki. Na szybko ustawienia, graj na GM2, jasność nastrojowa. Tylko, że ja nie dam nastrojowej, ponieważ będziecie gówno widzieć. Dam po prostu na 50 plus. No i wy będziecie mieć nastrojową, a ja też w sumie. Kampicki prezentuje. Przeklęta gra. Co to jest? Ach, teraz dzisiaj jest piątek. To dzień premiery tej nowej gry. Muszę pójść do sklepu i ją kupić. Nowe zadanie. Pójdź do sklepu. Pójdź do sklepu, kurwo. Pójdź do sklepu kupić nową grę. Dobra. Także idziemy kupić nową grę. Tutaj jest beczka. Beczka śmiechu. Może się prześpijmy? Albo nie. O, kurwa. Jaś pan. Centrum miasta. M2. Dobra. O, całkiem ładnie. Ładnie tu jest, muszę przyznać. O! Fajnie, że tak się da w 1.16, bo ja ogólnie nie gram w 1.16. 1.12.2 jak już. Sprawdź, może tu jakiś easter egg jest. Chleb, kurwa. Przyda się. O! Lip, o! Wino! Szczęście przez 5 minut. Fajnie byłoby mieć taką miksturkę w prawdziwym życiu. Daję ci szczęście przez 5 minut. Ładny kominek, naprawdę. Fajnie to wygląda. Zobaczmy, może to jakiś easter egg jest. O kurwa, jacuzzi. Lustro. Tylko szkoda, że mnie tutaj nie widać. Ale ładnie. Ładnie zrobione. Dobra. Kliknij, aby wyjść. A, tutaj się nie da kliknąć. Tutaj muszę. Dobra. Halo? Jest tu kto? Może zawołam pracownika. Halo? Jest tu ktoś? Czym mogę pomóc? Ej. Chciałem prosić tą nową grę. Jak ona się nazywała? Parkour Master? To chyba ta. Tak, to ta gra. Ile muszę zapłacić? 67 zł poproszę. Okej, dziękuję. Do widzenia. Nice. Muszę w końcu przetować nową grę. Od razu idę włączyć komputer. Dobra. Lecimy dur. Wow, co jest? Okej. Fajna muzyczka. O nie, ten przeklęty parkour, który próbowałem przejść na live'ie. Zjem sobie chleb, bo chleb trzeba żryć. Dobra, ten przeklęty parkour, który chciałem przejść na live'ie. Znaczy przeszedłem na live'ie. Jakimś cudem. Wow, nie pamiętam jak się tutaj to robiło. Nie. Jest! O nie, zapomniałem spawn pointa, kurwa. Parkour Meister, Meister. I to jest ten parkour Meister. Rozumiem. Dobra. Może dam sobie radę. Czekajcie, ja sobie wezmę jedną rzecz, zrobię. Muszę się wrócić, kurwa. Spawn pointa wpisać. Dobra, lecimy dur. Jest spawn point. Chyba zapomniałem, ale mniejsza z tym. Wow. Dobra, jak tutaj to było? Trzeba to wyczuć. Nie, czekaj, ja wezmę. O, jest. Dobra. O kurwa.
O kurwa, no teraz to zjebałem trochę. No, sprint mi się nie włączył, co jest? O, jest. Dobra. Teraz tutaj. Dobra. Ujja, motherfucker! Co to jest? Nie wiem. Dobra, ustawię sobie tutaj spawn pointa w razie co jakbym wleciał. Gdzieś. Dobra. Ujja! O, tutaj trzeba. Po drabince. Dobra. Jestem. Kliknij, aby się wspiąć. Gdzie? Tu? O, dobra. O kurwa. Ładnie tu. Gdzie teraz? Tam trzeba. Okej. Okay. Poszukajmy jakiejś takiej, bo tutaj coś... Tu jest, dobra. Tu są pnącza takie. O, kowadło. A, nie można tu pisać? Szkoda. Chciałem coś śmiesznego napisać. Dobra. Wespnę się tutaj. Wow, ty, nie wiedziałem, że tak się mogę wspiąć. Dobra. Wow, ścięło trochę. Spawn pointa sobie tutaj wstawię. Dobra. Wow, ale mnie wysunęło. Co teraz? Tutaj gdzieś muszę się dostać. Dobra. Wow. Zaraz zginę, kurwa. Zapomniałem o tych chlebkach z domu wziąć. Wow. Dobra. Kurwa, serio? Dobra. Bang. Dobra. Teraz po łańcuchach, jak widzę. Trzeba się wspiąć. Ty, ale naprawdę, muzyczka jest w chuj klimatyczna. W chuj oddaje klimat. Dobra, tutaj chyba jest łańcuch. Chodzę na shifcie, żeby zobaczyć, gdzie jest łańcuch. Tutaj chyba też jest. Tak, też jest. Wow. Tu jest połowa tego. Co tu trzeba zrobić? Tam czy przeskoczyć? No dobra. Kurwa. Ty, zajebałem się prawie. Spawn pointa tutaj ustawię i się zapierdolę. Uj. Dobra, jest, kurwa. O, co jest? Kurde, komputer mi się wyłączył. Pewnie była burza, czy coś. Sorry. To jest. Ty, krzesło mi strzeliło, się wystraszyłem. Dobra. Wywaliło prąd? Co? Jak to? Muszę się udać do pienicy i sprawdzić o co... Piwnicy i sprawdzić o co chodzi. Nowe zadanie. Idź do piwnicy, sprawdzić co się stało. Ale najpierw muszę wziąć latarkę. Zostawiłem ją chyba w salonie. Dobra. Pamiętam mniej więcej gdzie był salon. Tutaj. O, jest latarka. Dajmy to. O. Fajna latarynka. Klimatyczna. Dobra, i co teraz będziemy w piwnicy? Wow. Kurwa, dosyć klimatyczna ta piwnica. Dobra, chodźmy od razu tu na prawo. Czy tu pisze? Nie. Nic tutaj nie ma. Okej. Okay. Nie wiem, czy powinienem tam na dół iść. I czy czegoś przypadkiem nie spotkam. Mam w razie co kijek do walki. O, co jest? Cholera, zapomniałem klucza. Muszę się cofnąć. No spoczko, czyli dobrze poszedł. O kurwa! Co to był za odgłos? Właśnie, co to było kurwa? Ty, co jest? Co to jest? Co to kurwa było? Ale się wystraszyłem kurwa, aż mnie ciary przeszły, nie? Ja wiem, że to jest tylko Minecraft. Ale ten... Wow. Co jest?
Halo, panie Mietku, co jest? Putos, klucz do piwnicy. Kurba. Panie, nie śledź mnie pan. Dobra. To był za typ. Boję się grać w tą grę. Ten cały spocony. Dobra, chodźmy tam jeszcze raz. Kurwa, jeszcze raz tam iść. Boję się. Ale muzyka. Zaraz zeza dostanę z nerwów. Dobra. Można kłaść na czarny beton. Okej. Wezmę sobie latarkę. Od razu. Wow. Dobra. Teraz na dół. Wyskoczy mi tu coś zaraz pewnie. Najgorsze jest to, że tu gówno widać i przybliżam się do monitora tylko po to, żeby coś zobaczyć. Dobra, w końcu. Mogę wrócić do mieszkania. I teraz mnie coś zje. Proszę nie, proszę nie, proszę nie. Proszę nie jedz mnie. Ej, bez kitu, cykam się, nie? Mam całe spocone łapska. Ej, co mnie uderzyło? Halo? Dobra, muzyczka teraz ucichła, więc pewnie coś mnie zje teraz w mieszkaniu. Albo tutaj nawet, zaraz, za winklem. O, nic nie ma. To teraz tutaj w mieszkaniu mnie coś zje? Boję się. Jumpscare będzie od razu. Zapalę sobie. Dobra, idziemy. Tego typka tutaj nie ma, okej. Okay. Pewnie będzie grał w moją grę. Co jest? Latarka mi zniknęła. O. P8400. Ja sobie to zapiszę w razie co. Dobra. Tak w razie co? Zgadza się? Zgadza się. Ale co, jakby to coś ważnego było. Powiem wam, kurwa, mgła jak w Silent Hillu, czy coś takiego. Kliknij, aby się wspiąć. Dobra. O. To mi się kojarzy trochę z Prince of Persia. Co teraz? Tutaj. Okej. Okay. Tego nie będę klikał w razie co. Eu. O, klucz. O, to jest znajdźka. Dobra. Wezmę sobie tą znajdźkę w razie co. Już chyba nic nie będzie. Nie. Okej. Okay. Jest tutaj coś dalej? Gdzieś? Tu? Halo? Po niemiecku? Nie, tu nic nie ma. Co to jest? Wygląda na to, że te drzwi są zamknięte. Muszę znaleźć klucz. Okej. Okay. A mam klucz jakiś. Gdzie to jest? Tu? Tu. Co teraz? Nic tu nie widzę. Czy na pewno chcesz iść dalej? No tak. Dobra. Boję się, będzie jumpscare. Cofnij się. Nie cofnę się. Będzie jumpscare? Czemu tu dalej idziesz? O kurwa, ta muzyczka. Narastającym klimatem, grozy. Czemu mnie nie słuchasz? Nie idź tu. Boję się, że mnie coś zje zaraz. Albo coś wyskoczy na mnie. Nie, nie patrzę tam, nie patrzę tam. Idę naprzód, nie patrzę. Easter egg odkryty. Jaki? Że mnie nic nie zjadło? Kurwa, co jest tej? Tu jest za ciemno. Wow, gdzie ja jestem? Kurwa. Chuja to pomogło w sumie. Dobra, gdzie ja jestem? Co tu się robi, many? Są schody jakieś? Okej. Okay. O! Coś widać. To jest. Mieszkanie numer 137. To. Zaraz, chwila. To chyba upnie. Co to za jakieś uliczne grajki mi tu grają? Ach, muszę to wyłączyć. Tylko gdzie? Wyłączyło się? Coś się zlagowało? Zlagowało się coś.
Co to jest? Zlagowało się coś. Póki co mam ciary z mapki. Cholera, jak to wyłączyć? Nie wiem, ale biorę chleb i jakieś żarełko, tak w razie co? Dobra, może lepiej pójdę przespać. Jutro rano sprawdzę, co się mogło stać z głośnikami. Dobra, w razie co na reklamację można oddać. Kurwa, cykam się w chuj. Ech, znowu. Dobra, muszę przenieść te głośniki w inne miejsce. Dobra. Żeby mnie nic nie zjadło po drodze. Jak mam to zrobić? Patyk. Kurwa mać. Dobra, także ogarnąłem, że po prostu dostałem patyk i trzeba to zniszczyć. No. Zapomniałem o tym patyku. Po prostu trzeba przenieść te głośniki gdzieś, nie wiem, niech se w piwnicy grają może. Dobra, i co teraz? Co teraz z tymi głośnikami? Muzyka dalej gra. Dobra, w końcu mogę się położyć spać. A, czy po prostu iść spać. No. Lot 4, no wiem. Kurde, znowu? Zaraz, chwila. Przecież przestawiałem. O kurwa. Dobra, może jakoś prześpię do rana. Co jest? Proszę nie dotykać. Izabela bardzo lubiła latarenkę. Spoko. Co to jest? Akt śmierci. Ty chuju grający! Dobra, ogarnąłem to, tą muzyczkę. W skrzyni był akt śmierci, także przeczytajmy go sobie. Akt śmierci. Izabela Kowalska, lat 7. Data i miejsce śmierci, 24 grudzień. Została zamordowana w mieszkaniu numer 138. Jej ciało znalazła policja. Z niewiadomych przyczyn na jej ciele rany zniknęły po 30 godzinach od śmierci. Trochę chujowo przeczytałem, ale wiecie o co chodzi. Zostawiam wam, żebyście sobie jeszcze raz przeczytali. Dobra, lecimy dalej. Trochę sobie ogarnę ten bajzel. Dobra, to się może przydać. Jeszcze. Tutaj dam tak. Binko tam dam. Dobra. Dobra. Latarka będzie działać? Nie? Szkoda. Czyli teraz, jak rozumiem, lecimy na dół. Co tutaj jest? Coś tutaj jest. O, bedrock. Okej, okay, kolejny. Wow, co to jest? Kliknij, aby otworzyć wyjście. No dobra. I co? To tyle? No okej, okay. Co to było? A, łańcuch. Wow, gdzie ja jestem? Okej, okay. I teraz mam iść do góry. Dobra. Mam nadzieję, że tu jakiś jumpscare'ów nie będzie. Wow, co jest, kurwa? Gdzie ja jestem? Panie Mietku. A tutaj. Dobra. No i co, musimy chyba wrócić. A tutaj. Tutaj coś będzie. Ta jest. Trwała mikstura Noctowizji, znajdźka i złoty kilof. Było to z jednym z pokojów, których po prostu nie zauważyłem. Zaraz tutaj był na początku. Teraz możemy wyjść. Wow, skopać dupsko komuś. To w sumie nie działa, więc mogę to wypieprzyć. Dobra. Teraz tym złotym kilofem chyba tutaj muszę, nie? Bo co on niszczy? Ruda diamentu. No. I muszę się tutaj dostać. Dobra. Na szczęście dosyć szybko się to niszczy. Tak samo jak złoty kilof, też się dosyć szybko niszczy. O. Dobra, chyba się już dokopałem. Tak. Okej. Okay. Coś znajdę, znajdźka. I dźwignia. O, netherowe cegły, dobra.
Polecimy dalej. Te nadyrowe cegły były tutaj. Panie Mietku. Teraz muszę iść do góry chyba. Bo nie ma innego wyjścia, no. Okej. Kliknij, aby wejść. Dobra, to wejdźmy sobie. Wygląda to na wentylację. Może uda mi się tam wejść. Potrzebuję czegoś, czy mogę wykopać kraty. Dobra. Gdzie masz wentylację? Tu jest. Okej. Okay. Chodź, jumpscare. A nie, nie było. No okej. Okay. O, skrzynka. O. Czyli tylko ten krzemień może to zniszczyć. Dobra. Kurwa, mgła jak w Silent Hillu. Już to chyba mówiłem. Gdzie teraz? A, tutaj to trzeba było zniszczyć. Dobra, co teraz? O, jest tam przycisk. Kurwa. O, dobra, udało się w końcu. Gdzie teraz? Chyba na dół muszę spaść. Trochę to brzydko wygląda, ale okej. Okay. Nie wiem przypadkiem, czy muzyka nie jest za głośno. Dobra. Skała macierzysta. Już gdzieś widziałem takie drzwi. Okej. Okay. W skrzyni chyba się nikt nie będzie czaił na mnie. Dobra, tutaj trzeba przejść dalej. O kurwa, tu nic nie widać. O. I muszę tutaj to przebić? O, jest. Dobra, gdzie teraz? Co teraz? Wow. Okej. Okay. Się boję, że coś wyskoczy tutaj na mnie. Wow, na bank tak będzie. Pierdolę, co jest? Kurwa, tak ciemno, że tu chuja widać. Widać tylko to. Wow. Kurwa, znowu ta muzyka? Co tu pisze? Obiekt numer 199, klasa Danger. Proszę nie dotykać. A jak go dotknę? Nic się nie dzieje, dobra. Co jest? Coś się rozjebało. Pokój numer 138. Kurwa. Wow, co jest? Zostaniesz moją mamą? Nie. Jestem facetem, więc prędzej może ojcem. Dobra, i co dalej? Aha, tutaj mam iść. Okej. Okay. Cały czas? Wow, tu była tabliczka. Chodź ze mną do piekła. Nie idę do żadnego piekła, kurwa. Dobra, tutaj? Boję się. Wyskoczy coś na mnie zaraz. O kurwa! Ja pierdolę, ty Enderman gdzieś się zezłościł na mnie. A jest to jakaś tabliczka? Nie, ale można iść dalej. Można chyba iść dalej, czy ja wracam właśnie teraz? Bo nie wiem. Co tam jest? Nic. Dobra. O, drzwi są. O, tam skrzynka. Klucz. Okej, okay, dobra. Jest jakaś książka w piekle. Mam jeszcze 3 wolne miejscówki do piekła. Wezmę cię tam o późnej porze. Kiedy słońce zajdzie, a księżyc wstanie. Już nigdy nie dostrzegniesz rana. Kurwa. Trochę straszne. Ale dobra. Wracamy się tam. Wow. Kraty tu są. O, także jak widzicie, kurwa, małe oszukiwanie. Ale chuj. Po prostu nie chcę, żeby to zajmowało za długo. Więc no. Co jest, kurwa? Piszę sobie. Wow. Okej. Okay. Dobra, i co teraz?
Ktoś zapomniał bloku tutaj postawić. A kolejne kraty, ale wejdźmy sobie tutaj. Co to jest? Nie wiem. Mogę tu wejść. O, to wejdźmy. Co to jest? To przejście jest zamurowane. Potrzebuje siekiery, aby zniszczyć barykadę. No dobra, no to szukamy siekiery w takim razie. Beczunia jakieś. Bruk. Dobra. Mamy klucz. Będzie tu coś jeszcze? A no są jakieś beczunie. Dobra, chodźmy tam do tego bruku, cobblestone'a, czy jak zwał, tak zwał. Tykam się trochę. Gówno tu widać. Dobra, idę dalej. O! O kurwa. Szkielet. Głowa szkieleta. Szkieletu. Kolejna głowa. To jest. Nie chcę tak skończyć. Wow. Okej. I gdzie teraz? Tutaj jakoś? Taki labirynt. Gdzieś tutaj chyba trzeba. A nie. O, tutaj też nic nie ma. O, dobra, chyba tędy trzeba iść. Tu już są pochodnie. O, i tutaj zaś jest kurwa żelazna. Żelazny blok. Dobra, to chodźmy tutaj za pochodniami. O, winnica jakaś, widzę. Z dużą ilością beczek. Dobra. Tutaj też pewnie są beczki. Też. O, jest. Blok żelaza. I tu coś dalej jest? Nie. Dobra. Przeszukam tutaj jeszcze. Może gdzieś tutaj coś będzie. Dobra. O. Przejdźmy tutaj. O. Miód, kurwa. Ty, biorę miód. Okej. A tutaj co jest? Jabłuszka. Ej, to wezmę sobie. Jakbym zgłodniał. Miód i... Dobra. Ty, może zjem sobie chleb. Bo chleb trzeba żryć. Dobra. Lecymy. Będzie jumpscare? Nie. O kurwa, słodkie jagody. Dobra. O! O! Akurat trafiłem w tą skrzynię, gdzie tutaj jest ten. Dobra. Tutaj jest. Halo, panie Mietku. Nic tutaj nie ma. Czyli muszę wrócić. Dobra, także znalazłem tą siekierę gdzieś tam w wypizdowie dolnym i wykopałem sobie te deski. I lecimy kurwa dur. Co tutaj będzie? Tu jakaś skrzynka. Nowa praca i czernit. Nie znam tego bloku, bo nie gram w 1.16. Przeczytajmy sobie tą nową pracę. Pamiętnik Artura. Jutro jadę do mojej nowej pracy. Nie mogę się doczekać. Zatrudniłem się w nowej restauracji. O dziwo znajduje się w lesie, ale przychodzi tu dosyć sporo klientów. Kiedy dostałem pierwsze zamówienie, byłem zdziwiony, ponieważ mięso podawane w tej restauracji było bardzo dziwne. Pachniało czymś okropnym. Dobra. Coraz bardziej nie podoba mi się to miejsce. Wszyscy zachowują się dziwnie. Z czasem mam wrażenie, że podaję ludziom ludzkie mięso. Kurwa. Nawet tak nie gadaj. Sanepid by ich dojebał. Dobra. O kurwa. Znalazłem od razu ten kluczyk nowy. Czernit, bruk i kawa macierzysta. O, co to jest? Ludzkie mięso. Kurwa. Co to jest za blok? To jest pewnie ten czernit. Tak. Tak jest. Okej. O, kraty tu są. A, czyli czyli po prostu muszę teraz wracać. Pytanie, gdzie? Muszę znaleźć bruk. Bruk chyba gdzieś tutaj niedaleko był, jeśli się nie mylę. A wezmę sobie tą noktowizję. O. Ciekawe. Czemu nie mogę sprintować? Coś się zdupcyło. Dobra. Teraz po prostu muszę chyba stąd wrócić. Tak jest. I teraz. Nie wiem, były tu jakieś drzwi? Nie wiem. Gdzieś kojarzę, że był ten bruk. O! Spróbujmy to przebić. Zobaczmy,
Gdzie się dostaniemy? O. O kurwa! Kliknij, aby wejść. Dobra. O, tutaj jest ta skała macierzysta. Dobra. Okej. Gdzie teraz? Tu? Tak. Tu teraz. Dałaby się ta noktowizja jeszcze. O. Bo tu są jakieś deski chyba. Nie wiem, czy powinienem to niszczyć. Ale to zniszczę. Kurwa, kolejne deski? Kraty. Kraty i deski. Normalnie palmy i dryneczki. Dobra. I co teraz? Ech, przecież to jest mój pokój. O kurwa! Co jest? Pełna wersja 10 lipca 2000 któregoś. I co teraz? Mogę sobie wyjść z tej mapy? Ale sztos! Tylko, że nic nie widać na niej. Dobra, także jak ktoś jest ciekawy, to tak wygląda ta mapa. Jest kurwa dużo comment bloków. Dużo różnych rzeczy. Tu mamy nawet jakiś pas startowy z comment bloków. O, ulica. Czyli to jest coś work in progress, że tak to ujmę. Dobra, no mapa jest dosyć obszerna, jest tu kilka wiosek nawet. To są pewnie ludzie zatrudnieni przez Kampickiego, którzy pracują dla niego przy tworzeniu tej mapy. I no, kurwa, mapa jest dosyć fajna, jest przyjemna. Czekam, aż to będzie koniec końców tej mapy, bo widzę, że tu chyba coś jest nieukończone. Pewnie jakieś aktualizacje nowe wejdą. To jest to nasze mieszkanie. Tak, to jest to nasze mieszkanie. Tutaj można było zobaczyć. Kurwa. Także jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie suba, lajka z dzwoneczkiem. No i co? No i możecie wbić też na mojego Instagrama. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. No i co? Siema! A, jeszcze zapomniałem dodać, że oceniam tą mapkę na 8,5 na 10. Jak będzie skończona, to może będzie 10 na 10. Ale kto wie. Także no, siema!